Jezusowi. Dzięki Jemu za to, co dla nas uczynił. Możemy o tym śpiewać i cieszyć się tym. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń "Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan". I o tym zwycięstwie chciałem trochę powiedzieć. Wszyscy pamiętamy o tym, jaki jest temat dzisiejszej, w ogóle całego zresztą zlotu. Chciałbym wam powiedzieć, że jest możliwość takiego głębokiego ukrycia się w wierze, takiego głębokiego ukrycia się w Panu, że modlitwa, czuwanie, żeby nie zejść z tej drogi, nie są jakimś rodzajem fizycznego wysiłku, ale mniej więcej wymagają tyle samo, ile wymaga, nie wiem, jeżeli mąż kocha z całego serca swoją żonę, a ona kocha męża, to nie jest dla niego siódme poty wytrzymać wiernie żonie przez rok. On ją po prostu kocha. A ona kocha jego. On się biedak nie wypoci, nie namęczy. Jak tu wiernie wytrzymać już 2 lata po ślubie? Jeszcze 3 rok spróbuję. To jest coś, co wypływa z ich miłości. A jeśli jej nie kocha, to wtedy faktycznie poci się i zastanawia się, jakby tu wykręcić. I czasami tak nasze chrześcijaństwo jest, że tak bardzo mało zdajemy sobie sprawę, że nie kochamy Boga, że tylko dlatego pytamy, na ile nam wolno grzeszyć, na ile wolno się do świata zbliżać, by móc jak najdalej od Boga chodzić, jak najdalej się tylko da, ale przypadkiem przy tym zbawienia nie stracić. Już wtedy pytanie nie brzmi, jak blisko mogę Ciebie być, Panie, na ile się przybliżać, tylko jak daleko od Ciebie mogę chodzić, no tak, żeby mi się niechcąco piekło nie przydarzyło jeszcze. Ale my nie o takim chrześcijaństwie, kochani, dziś mówimy. Chciałem wam powiedzieć o czymś, co konserwuje wasze życie w Chrystusie. O czymś, co trzyma je. O zwycięstwie. Wiecie, zacznę może od wstępu. Ja mam bardzo długie wstępy, ale musicie mi wybaczyć, już taki ze mnie jest człowiek. Apostoł Paweł powiedział takie słowa: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dziwne, kiedy się zastanawiałem nad tym, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a w tym samym czasie widzę człowieka, który żyje, który chodzi, śpi, je i oddychać musi, a mówi, że nie żyje. Oznacza to 2 rzeczy. Pierwsza, którą całkowicie odrzucam, to, że Paweł kłamał, bo wiem, że nie kłamał. Rzeczywiście, żył nie on, lecz żył Chrystus. I druga, którą podaję jako coś, co ja osobiście wierzę, że oznacza to, że żył, ale nie swoim życiem. To czyjeś życie było w nim. On żył, ale życie, którym żył, nie było już jego życiem, lecz czyjeś życie było w nim. On był w nim. To jest życie Chrystusa. Wiecie, zawsze Bożym celem, słuchajcie uważnie, Bożym celem było, aby ludzie dzielili z Bogiem jego życie. Po to dał człowiekowi to wszystko na początku. I potem wszedł grzech, ale my wracamy pod krzyż. Umarliśmy z nim na krzyżu. Zmartwychwstaliśmy z nim w jego zmartwychwstaniu. Mówimy takie słowa. Chcę wam powiedzieć, umrzeć z nim na krzyżu, czyli żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyję nie ja, lecz żyje Chrystus. I żyć z nim w jego zmartwychwstaniu, to jest pełne znaczenie słowa chrzest. Kiedy kaznodzieja, czy pastor, czy brat usługujący zanurza, to wtedy jakby chrzci ciebie w śmierć Chrystusa. A kiedy Cię podnosi, to jest chrzest zmartwychwstanie. I w tym jest chrzest Chrystusa. Ja umarłem, ale życie, które mam, przyszło przez śmierć, innymi słowy. Wiecie, i chrześcijańskie życie, to jest coś, na co zwracam wam uwagę. Chrześcijańskie życie to nie jest zmienione życie. To nie jest wymienione życie, odmalowane, tak jak mówiłem wcześniej. To jest zupełnie inne życie. Jeśli, kochani, jeśli w ogóle Duch Święty ma jakieś miejsce w Twoim życiu,
to żyć to będzie życiem Chrystusa przez Ciebie. Amen. Duch Święty nie będzie żył życiem działacza politycznego przez Ciebie. Duch Święty nie będzie żył życiem kogokolwiek innego. Duch Święty, Duch Chrystusowy będzie żył życiem Chrystusa. Inna alternatywa to cielesność i życie według siebie. To nie jest życie, jakim Ty mógłbyś żyć. To jest życie Boga w Tobie, jeśli Duch Święty w Tobie mieszka. I Słowo Boże mówi Efezjan 2,5 i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Umarliśmy przez co? Przez upadki. I nie żyję. Już nie ja żyję. A jednak się oczekuje, że czegoś wiecznego. A jednak widzę, że czegoś wiecznego oczekuję. Jest życie we mnie, bo żyje Chrystus. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni przez Słowo w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2,10. Kochani, nie znać Jezusa Chrystusa, to nie znaczy tylko nie żyć. Nie znać Jezusa, to znaczy żyć życiem diabła. Nie znać Jezusa, to być umarłym i naśladować diabła. Każdy człowiek, który twierdzi, że ja nikogo nie zabiłem, nie ukradłem, to nie jest istotne. Słowo Boże mówi, że jeśli żyjesz w upadku, jeśli Jezus nie jest Twoim Panem, jesteś naśladowcą diabła i nie ma nic pośrodku. On do nas powiedział i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, któryś niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Jasno nam słowo mówi, kogo naśladowaliśmy, żyjąc bez Chrystusa. Wiecie, ja nie jestem dziś przed wami kimś, komu coś wybaczono, podarowano i teraz sobie biedaczycho chodzi po świecie. Wybaczyli mu wszystko. Jestem nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Bóg dał mi nowe życie. Narodzenie na nowo to jest wielki cud. To jest wielki cud być kimś nowym. Moja natura już jest zmieniona. Już nigdy więcej nie będę tam, gdzie byłem wcześniej. Już nigdy nie wrócę. A mówię to do nas wszystkich dlatego, że jeśli chcemy wytrwać w czuwaniu, w oczekiwaniu na Pana, muszą być spalone mosty, które łączą nas z tym, co było wcześniej. Amen. Nie możecie, kochani, żyć sobie życiem, zostawiając furtkę, że w razie, gdyby się okazało, że Bóg nie działa, to zawsze jeszcze gdzieś tam sobie znajdę. Nie może być tak, że niedziela jesteście pełni Ducha Świętego, a w poniedziałek już naśladujecie szatana. To nie jest nowe życie, tak się nie da żyć. Moja natura jest zmieniona. Ja chcę wam powiedzieć, nie wrócę już tam, skąd przyszedłem. O, jest stara, wielka pieśń. Postanowiłem iść za Jezusem. I już nie wrócę. Już nie zamierzam wracać. Wiecie, zmartwychwstanie właśnie. Tu jest to zmartwychwstanie. Jeśli Bóg mi pozwoli w niedzielę tutaj stanąć, to będę dzielił się z wami słowem o mocy i chwale zmartwychwstania. Teraz to chcę pominąć. Wiecie, On nas ożywił, bo byliśmy martwi. Poprzez to, że On nas ożywił, otrzymaliśmy Boży rozum. Boży rozum nie kalkuluje tak, jak kalkuluje człowiek. Kiedy Duch Święty przychodzi, otrzymaliśmy Boży rozum. Boży rozum myśli inaczej. Kiedy leży chory człowiek na przykład na łóżku operacyjnym i umiera, to kiedy przechodzi pełną granicę, lekarz rozkłada ręce i mówi, ja już dalej za nim iść nie mogę. On idzie tam, gdzie ja wejść nie mogę. A człowiek w świecie, pozostaje mu już tylko płacz i nie ma dalej drogi, dalej jest mur śmierci, nie do przejścia. Jeśli jestem w Chrystusie, lekarz mówi, ja dalej iść nie mogę, ale ja mogę, panie doktorze. Jest mój Jezus i będę wołał, halleluja. Jest dokąd pójść, kochani. Moja droga się nie zamyka wraz z tym, kiedy człowiek rozkłada ręce. Wiecie, nie możemy umniejszać Bożego działania w naszym życiu, nie przeżywając tego Chrystusowego zmartwychwstania. Chrystusa przeżyć. Być w Nim, a On w nas. To nie jest pojedynczy przypadek. To nie jest tak, jak ludzie mówią i ankietę wypełniają. Kiedy zbawiony?
10 maja 70 rok. Ochrzczony Duchem Świętym 15 maja 70. Słuchajcie, to nie są daty, to jest fakt. Jeśli Duch Święty spoczął, to nie spoczął na tobie 10 lat temu, ale ma cały czas działać w twoim życiu. Z dnia na dzień. To nie jest jakaś data, która kiedyś ci się przydarzyła. To jest stan, w którym trwasz. Alleluja. To jest stan, w którym trwam. To nie coś, co się zdarzyło, wydarzyło i teraz już ohoho, kiedy to było. Tu nie chodzi o to, że Bóg zwyciężył nasze nałogi. Tu nie chodzi o to, że Bóg zwyciężył nasze choroby. Tu o dużo większe zwycięstwo chodzi. Nie problem w nałogach, nie problem w chorobach, ale ten krzyż zwyciężył coś, z czym my nie mogliśmy sobie w żaden sposób poradzić. On zwyciężył śmierć. Śmierć zwyciężył. Nie tylko choroby, nie tylko nałogi, ale on zwyciężył śmierć. Jezus powiedział do nas, ja jestem chlebem żywota. Aby ten chleb przynosił jakikolwiek pożytek, kochani, musimy mieć to samo życie, które jest w chlebie. Nie chcę być pastorem, który was napełni jakimiś religijno-biblijnymi faktami i frazesami. Pragnę, abyśmy mogli wszyscy chodzić w pełni Boga. Mając życie tego chleba, tego duchowego. Wiecie, Bóg, kiedyś mi powiedział jeden mój przyjaciel, że Bóg nie powołuje człowieka nigdzie przypadkiem. Czasem ludzie narzekają, to na swą pracę, to na swój los, to na to, gdzie są. Wiecie, on powiedział, Bóg nie powołuje człowieka, żeby był dyrektorem, kierowcą, sprzątaczką albo rolnikiem. On powołuje ciebie w dane miejsce, abyś tam był jego naczyniem, poprzez które on w tym miejscu będzie mógł żyć. I stawia nas tam, gdzie nas potrzebuje. Jeśli tak jest, to macie zwycięskie życie. Ja nie jestem kierowcą, dyrektorem czy sprzątaczką. Jestem narzędziem Jezusa, postawiony tam, gdzie Bóg chciał, żebym był. I tu dochodzimy do sedna problemu, kochani. Krzyż Jezusa Chrystusa. Jak już powiedziałem wcześniej, kiedy krew oczyści nas od grzechów, Bóg zaczyna w nas żyć. Potwierdza to Duch Święty. I krzyż musi się rozprawić z nami, z tym, kim my jesteśmy. Krzyż oznacza dla Boga usunąć wszystko, co nie jest Chrystusowe w nas, aby wszystko, co nie jest Chrystusa, było w piekle. A żeby wszechświat Jego chwałą się napełniał przez nas. Nie dajmy sobie mówić, że chrześcijaństwo to jest coś innego. Nasze chrześcijaństwo polega na naszym umieraniu dla siebie, a życiu dla Niego. Nigdy krew i ciało nie wejdą do Królestwa Bożego. Amen. Nigdy krew i ciało nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jest wielka biblijna tajemnica. Do nieba może trafić tylko to, co przyszło z nieba. Musicie mieć Bożą naturę, która od Niego pochodzi. Do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Wiecie, to znaczy dla Boga krzyż. Czasem mijają lata w naszym chrześcijańskim życiu. I my chodzimy w koło tych naszych małych egoizmów. I mówimy ciągle tym samym językiem. Mieć wszystko, co mi się należy. Mieć to, mieć tamto. Chcę mieć to, chcę mieć tamto. Należy mi się taka czy inna władza. Wiecie, Bóg musi przed nami odkryć wielką prawdę. Musi przed nami odkryć wielką prawdę. Krzyż, to co wam teraz mówię, może tylko Duch Święty w nas ożywić. To nie jest coś, co same słowa zmienią. Krzyż nie jest po to, aby go wykorzystać. Krzyż jest po to, żeby na nim umrzeć. I wtedy Chrystus może żyć. Cały czas chcę głębiej teraz wchodzić. Wiecie, on powiedział do nas takie słowa. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. On tak powiedział do swoich. Tu widzimy konkretną instrukcję, kochani. Nasza światłość ma tak świecić, aby ją było widać przed ludźmi. Co oznacza, że może tak świecić, że nikt jej nie widzi. Tak niechaj świeci wasza światłość, aby ludzie widzieli. A nie tak, żeby ludzie nie widzieli. A człowiek wszystko na odwrót robi. On powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, by widzieli wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie, a my chowamy naszą światłość. Ktoś się nie dowiedział. A w innym miejscu on powiedział, nie wynoście swojej pobożności przed ludźmi. A nie, tutaj nam nie pasuje. Właśnie wynosić pobożność. Na ulicach pokazać.
Cię człowiek lubi wynosić pobożność, ale nie chce świecić światłością, żeby ludzie jego Boga chwalili. Jedyny sposób, żeby ludzie mogli zobaczyć Boga, to jest, by go widzieli czyniącego dobro waszym życiem. Ten nieszczęsny świat nie zna Jezusa. Oni nie znają Boga i nie zobaczą Go, jeżeli my nie będziemy pełni Boga. I dlatego głoszę wam dzisiaj stary, szorstki krzyż, który musi się rozprawić z naszymi egoizmami, obrażalstwem, pychą, chęcią zawsze zajmowania pierwszych miejsc, chęcią pchania się wszędzie tam, gdzie nas nie trzeba i ucieczki przed tym, co trudne. Stary krzyż mówił: przyjdź i oddaj wszystko i nieważne jest już nic, tylko śmierć z Chrystusem. Nowy krzyż inaczej mówi. Wiecie, kiedyś zawsze powtarzałem ludziom moim, że w czasach Rzymian, kiedy człowiek zakładał na ramiona krzyż, to się zdążył pożegnać z całą rodziną już, pożegnał się z dziećmi, z żoną, ostatni raz spojrzał na swój dom i zabierali go. I pewnego dnia przychodzili do celi, zakładali na ramiona drzewo i gnali w połowie dnia przez miasto. A potem dochodzili na miejsce, na wzgórze, gdzie krzyżowali. Tak było w czasie Rzymian, nie tylko z Jezusem. Wielu ludzi tak zginęło, ale każdy fakt był jeden, że już nigdy nie wracali do domu. Prowadzili takiego człowieka przez miasto, pluto na niego, był zerem. A potem przychodzili na miejsce, gdzie zdzierano z niego jego szaty. Stara wielka pieśń mówi: stary szorstki krzyż. I w refrenie są takie słowa: wszystko składam u jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Dzisiaj stare pieśni nie są popularne. Dzisiaj raczej chcemy śpiewać tralalala, co mi się należy w Panu Jezusie. Ale ta pieśń mówiła: wszystko składam u jego stóp. Wiecie, co to znaczyło? Kiedyś się zastanowiłem nad tym. Skazaniec stał pod krzyżem. Wokół stali ludzie. Tłumy się tłoczyły wokoło niego. Być może tam była jego żona, jego dzieci, znajomi z jego miejscowości. Ale Rzymianie zdzierali z niego wszystko. Stał całkowicie nagi i pohambiony na oczach wszystkich. Wszystko, co miał, aż do końca. Najpierw tracił dom, potem społeczność z żoną, z dziećmi, zabierano go, a kiedy doszedł na miejsce śmierci, nawet jego sandały, jeśli jeszcze mu zostały, a na koniec jego szatę z niego zdzierano. I tak nagi i pohambiony stał. Wszystko złożone było już u stóp krzyża. Pozostawało tylko jedno: umrzeć. I już nigdy nie wracał do domu. I tak też zginął Jezus. Tyle tylko, że Jezus zwyciężył śmierć. I było wszystko, potoczyło się inaczej. Ale dokładnie to znaczyło krzyż. Znaczyło umrzeć. Stary krzyż chrzcił nas śmierć Jezusa. Wiecie, nowy zmienia tylko religijne nastawienie człowieka. Staje się symbolem politycznym. Nowy utwierdza Adama w jego głupim przekonaniu, że jest dobry, i pozostawia jego pychę nietkniętą. Stąd mamy chrześcijan, którzy się mogą gniewać i obrażać i wcale nie widzą sprzeczności. Stare ołtarze Izraela. O, gdybyśmy czytali Stary Testament. Stare ołtarze Izraela są symbolem krzyża, który miał nadejść. W otoczeniu ołtarza Bóg nie chciał żadnych upiększeń, żadnych flakoników z kwiatuszkami, fiołków i kwiatuszków żadnych, żadnych pięknych upiększeń. Tylko haniebny ołtarz stał, na którym przelewała się krew za grzechy. Poganie mieli swoje ołtarze. One były skażonym obrazem prawdziwego ołtarza, który Bóg polecił mieć. One nie miały żadnych logicznych wymagań wobec ludzi. Były tylko odkupieniem za jakimś tam ubłaganiem, żeby się bóstwa pogańskie nie gniewały. My coś więcej chcemy od Boga niż tylko to, żeby się nie gniewał i dał nam spokój. Amen? My coś więcej chcemy. Wiecie, nowocześni apostołowie w cudzysłowie powiedzą, że surowość krzyża ociekającego krwią pochodzi nie wiadomo skąd. Ale chcę wam powiedzieć, oni muszą mieć wszystko ładne, pasujące do swojego nauczania, upiększone kwiatuszkami i flakonikiem.
Poganie nie mogli patrzeć na ołtarze ociekające krwią i hańbę krwi wokół ołtarza i śmierć na ołtarzu. Dlatego upiększali ołtarze ozdobami, ślipowali, dodawali, upiększali. A my musimy pamiętać jako Kościół, że te ołtarze, które były praobrazem krzyża, ołtarz Starego Testamentu, bez upiększeń, że my jako Kościół musimy dziś pamiętać, że krzyż to jest coś strasznego. To nie jest jakieś ciekawe widowisko, ale straszny, krwawy dramat. Jeden z mężów Bożych takie słowa powiedział. Są ludzie, którzy patrzą na krzyż jak na coś brutalnego. Zgadzamy się, że to najbardziej brutalna rzecz w całej historii świata. Ale czyja to jest brutalność? To przecież nie jest brutalność Syna Bożego, który oddał swoją krew, przelał swoją krew, aby zmyć moje grzechy. To moja brutalność, to moja i twoja wina sprawiła, że on winny tam wisi, bo wziął ją na siebie. To brutalność ich grzechu sprawiła, że krzyż jest brutalny. To brutalność tych, którzy przybili go do krzyża, czyli kogo? To brutalność tych, którzy dziś z uśmiechem to odrzucają i czynią grzech nieistotnym wyborem człowieka, kochani. My róbmy co chcemy, ale wiecie co mówi Biblia. Grzech nie jest jakimś nieistotnym wyborem twoim. Możesz sobie wybierać i to nikogo nie obchodzi. Grzech zaprowadził Jezusa na krzyż i to nie jest slogan. To jest prawda mojej wiary. Ludziom zawsze to miejsce, tam gdzie był Boży ołtarz, wydawało się odpychające. Chcieli sadzić tam kwiatuszki i chcieli sobie czymś to przyozdobić. A Bóg nakazuje żadnych ozdób. Tak było w Izraelu, tak było na tamtym krzyżu. Przed nami jest, kochani, obowiązek, jeśli prawdziwie wierzymy, przedstawić światu i sobie niezakrytą wielkość i zwycięstwo krzyża Golgoty. Chwałą, ale chwałę tego krzyża. Wiecie, krzyż musi być jedynym, co nas ciągnie, co nas zdumiewa. Nie może jakaś inna impreza nas przyciągać. Jeszcze raz wam powtarzam, wszyscy kochani młodzi ludzie, nie dajmy sobie wmówić, że nas do kościoła ciągnie to, że młodzieżowy pastor wybija nogami w czasie nabożeństwa. Nie dajmy sobie wmówić, że to jakiś zespół rockowy nas tam ma przyciągnąć. Nie pozwólcie się kłamać, jeśli jesteście młodymi ludźmi, należącymi do Chrystusa, że trzeba wam klauna w niedzielę za kazalnicą, żeby było ciekawie, że trzeba grupę siłaczy, żeby głowami łamali kamienie, żeby było ciekawie, że trzeba nie wiadomo co innego. Niech was przyciąga tylko krwawa hańba krzyża. Bo on powiedział, jak będę wywyższony, pociągnę do siebie wielu. O, ja chcę być jednym z tych, których Jezus przez krzyż przyciągnął. Alleluja. Nikim innym. Oto miejsce, gdzie ludzie w tym miejscowości, w tym mieście, skąd jesteś, mogą zobaczyć niezakrytą prawdę, niesfałszowaną prawdę o zbawieniu przez stary, haniebny krzyż. I tutaj was chciałem doprowadzić do tego miejsca, kochani. Także to tylko wstęp. Teraz chcę zacząć dopiero mój wykład. Musicie wybaczyć mi. Chcę wam dzisiaj głosić słowo. Ja się mogę czytać wiele wersetów na to słowo, które chciałbym dzisiaj głosić. Ale celowo was doprowadziłem do tego miejsca, abyśmy mogli dzisiaj studiować o krzyżu zwycięstwa. Nie jest rzeczą pewną, że ten werset, który wam teraz powiem, pełni, wypełnia i oddaje to, o czym chcę mówić. Każdy z was mógłby znaleźć jeszcze parę innych, które może lepiej to oddają. Chciałem czytać Rzymian 8:37, ale tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Alleluja. Ale tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Wiecie, pośród tego wszystkiego, co dziś widzimy na świecie, co nas przeraża, co nas niepokoi, co się w głowie nie mieści. Jesteśmy zwycięzcami przez tego, który nas umiłował. Wiecie, potrzebujemy, aby Bóg posiał w naszych sercach to zamiłowanie do tego słowa, abyśmy mogli zobaczyć, co on dla nas uczynił. Szatan może obejść waszą mądrość. Szatan może obejść waszą czujność, ale nie obejdzie mocy i zwycięstwa z tego krzyża.
tego obejść nie może. Wiecie, możecie dzisiaj znaleźć w Słowie Bożym odpowiedź na rzeczy i sprawy, o które się modlicie. Są sprawy, które zwalają was na kolana. Sprawy pełne łez i bólu. Ja dzisiaj chcę do was głosić o zwycięstwie z krzyża. Nie chcę robić z tego żadnej tradycji dzisiaj. Nie o jakiejś tradycji chcę wam mówić, gdybym nie wierzył, że Bóg chce, żeby dzisiaj takie przesłanie do was było kierowane, to lepiej by było nam ten czas spędzić na modlitwie i nic nie mówić. Wiecie, w tym krzyżu jest odpowiedź na wszystko. Dla ludzi, których problemy daleko przekraczają to, co sobie mogę wyobrazić. Spotykam ludzi, których tragedie i kłopoty daleko wykraczają poza możliwości mojej pomocy, poza możliwości mojej wyobraźni. Mnie się nawet w głowie nie mieści, jak ludzie cierpią, jak ludzie strasznie cierpią i giną i nie mogą sobie poradzić z życiem na świecie. I żyją w takim upadku i degeneracji, kochani, że znieść tego nie możemy. A u Boga ciągle jaśnieje odpowiedź. U Boga ciągle jest światło. Wiecie, Bóg mówi, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Wiecie, Bóg jest nieograniczony i nie ma jakiegoś szczególnego rodzaju spraw i rzeczy, gdzie Bóg nie mógłby działać. I nie chciałbym, aby ktoś pomyślał, że dzisiejsze słowo jest tylko do chorych może, fizycznie. Nie, to słowo jest dla każdego. To, co dziś głosić chcę, jest dla każdego w tej sali. Nieważne, jakie są twoje problemy i w jakiej jesteś sytuacji. Chcę wam dziś powiedzieć o krzyżu zwycięstwa. Popatrzcie na chwilę na krzyż. Na ten Chrystusowy. Dlatego wam go wcześniej przybliżyłem. Wiecie, dlaczego? Dlaczego na tym małym skrawku ziemi, okupowanym przez Rzym, zapomnianym przez wszystkich, oprócz Boga, na wzgórzu kołowietnego miasta. Dlaczego na tym drzewie zawisł nie kto inny, ale właśnie Jezus Chrystus? Dlaczego od wtedy aż do dziś, od tamtego dnia aż do dzisiaj, to co się stało na tym krzyżu wpływa na myśli i na uczucia nasze i dotyka nas tak bardzo? Ludzie dziwią się czasami, pytając mnie, moi sąsiedzi niewierzący, ludzie, których spotykam, skąd ty, człowieku, bierzesz siłę? Skąd ty bierzesz siłę robić to wszystko i jeszcze być szczęśliwy? Bo ja naprawdę jestem szczęśliwy w Jezusie moim i chcę wam dziś głosić o tym. To nie jest takie światowe szczęście. U Niego wszystko jest inne. Smutek od Boga jest inny niż światowy, demoniczny. I radość od Boga też jest inna niż ta światowa, demoniczna. Wiecie, dlaczego na tym świecie mogę żyć pełny nadziei? Na świecie, na którym wszystko, co dobre, zaczyna być poniżane, wyśmiewane i deptane. Jak można żyć w takim świecie i mieć spokój i radość i jeszcze ciągle wierzyć, że wspaniale jest? Pośród moich prześladowań, pośród chorób, ciemności, pośród waszego cierpienia, pośród waszych niedostatków, możecie zwiastować twarde, jasno i zdecydowanie przesłanie o tym, że macie zwycięstwo. Amen? Mamy zwycięstwo. Wierzyć to nie znaczy wiedzieć. Wierzyć to nie znaczy już mieć w ręku trzymać. Ale wierzyć to znaczy wierzyć w to, czego jeszcze dziś oczami nie widać. Ale ja już w to wierzę, bo Bóg powiedział, że tak jest. Amen. I ten krzyż poprzez wszystkie pokolenia dotykał i poruszał wielu ludzi. Nawet historycy niewierzący uczą, że był kiedyś taki ktoś jak Jezus Chrystus. I mówią nam o tym na lekcjach historii. Co oznacza ten krzyż? Jakie ma dla nas dziś znaczenie? Chcę wam powiedzieć, jeśli blisko tej nauki będziecie chodzić, możecie wytrwać. Kościół, który to głosi, nie będzie popularny, ale możecie wytrwać. Wiecie, chcę dziś stać na tej kazalnicy i wypowiedzieć to i wierzyć, że Bóg przyzna się do tego słowa. Bo wy chcecie usłyszeć od Boga. Ja chcę być Bożym narzędziem. Chcecie usłyszeć? Ja wam nie powiem. Duch Święty musi powiedzieć. Wiecie, jeśli człowiek wejdzie w ten temat, to będzie to coś przeżywał aż do głębi swojej duszy.
Krzyż stał się narzędziem, przez które Bóg przemawia do nas przez wieki historii, ukazując, że na koniec nie będzie i nie było większego wydarzenia, które by akceptować musiał cały wszechświat, jak ta haniebna śmierć i cudowne, chwalebne zmartwychwstanie. Problemy. Boże mój Boże, dlaczego mnie? Dlaczego ja to mam? Dlaczego to się mi przydarzyło? Nie mogę tego wyjaśnić. Nie mogę tego wytłumaczyć z prostej przyczyny. Nie wiem, dlaczego tobie to czy inne się stało. Jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć, dlaczego mamy takie czy inne problemy i cierpienia, ale nie może z tobą nic zrobić i nic ci w tym pomóc, to jego wyjaśnienie jest nic nie warte. Jeżeli mogę ci wyjaśnić, czemu jesteś chory, ale nic więcej z tym zrobić nie mogę, to albo kłamie, albo to jest nic nie warte. Mogę ci wytłumaczyć, dlaczego masz taki czy inny problem, ale co ja więcej mogę dla ciebie zrobić? Jezus Chrystus przeszedł przez hańbę krzyża nie po to, żebyś miał odpowiedź dlaczego. Coś dużo więcej ma dla ciebie. On dał dużo wspanialszą odpowiedź. Jezus nie przyszedł dla ludzi z odpowiedzią dlaczego. On ma dużo wspanialszą, aby ci ogłosić, że w tym haniebnym krzyżu może nie ma odpowiedzi na twój ból, twoje cierpienie i twoje troski. Tam nie ma odpowiedzi dlaczego, ale tam jest nad tym zwycięstwo. Halleluja! Tam jest zwycięstwo nad tym, co cię męczy, nad grzechem, nad chorobą i nad wszelkim twoim cierpieniem. Nie ma grzechu, nie ma takiej choroby, nie ma takiej sytuacji w życiu, która by pozostała niezmieniona zwycięstwem z krzyża Golgoty. To jest krzyż zwycięstwa. Wiecie, ta mowa, którą wam dziś mówię, nie jest dla mnie głupstwem. Nie jest dla mnie głupstwem. W krzyżu Jezusa Chrystusa jest zwycięstwo. To jest dla mnie moc Boża. Tam nie ma odpowiedzi dlaczego. Ja ci je mogę dawać, ale co ci z tego przyjdzie, że ci wyjaśnię? Ale tam jest inna odpowiedź. Tam jest: w tym wszystkim zwyciężamy. Wszelkie objaśnienia, dlaczego i po co, nie są tym, czego naprawdę potrzebujesz w godzinie bólu, w godzinie trwogi, w godzinie cierpienia. Nie takie ważne jest dlaczego. Wiecie, ludzie chodzą do lekarza i lekarz pierwszy co robi, zaczyna szukać przyczyny choroby. Ale kiedy się okaże, że choroba jest nieuleczalna, ma tylko półśrodki, może pocieszać. Psychologia potrafi znaleźć tylko przyczynę, a potem powiedzieć człowiekowi, co ma sobie mówić i co ma sobie myśleć, żeby się poczuł trochę lepiej. Ale problem nie znika. Musimy sobie zrozumieć dzisiaj. Słuchajcie uważnie, bardzo ważną rzecz chcę do was powiedzieć. Wszelkie objaśnienia, dlaczego, nie są nam potrzebne. My musimy zrozumieć. Nie potrzebujemy wyjaśnień. Potrzebujemy osoby. Potrzebujemy realnej osoby. Nie objaśnienia, ale mocy. Nie objaśnienia, ale życia. Kogoś, kto przyjdzie i zajmie się w tym moim życiu. To nie jest tak, że Bóg dał nam tylko słowa i na słowach poprzestał. Duch Święty przychodzi i bierze słowa i działa w naszym życiu. Jakie słowa? Kochani, to nie jest farba drukarska. To nie papier. To nie o to chodzi, nie o takie słowa chodzi. To osoba. To Chrystus, Syn Boga Żywego. To jest to, co potrzebujesz, żeby się skończyła twój koszmar i twój problem. Amen. To jest to, czego potrzebuje dziś Kościół. Jeśli możesz w ten sposób spojrzeć na Golgotę, w ten sposób ją przeżyć, to masz tam uwolnienie i uzdrowienie. Amen. O, co z tego, że mi ktoś wyjaśni? To pozostanie tylko wyjaśnieniem. Ja potrzebuję coś z tym zrobić. Wiecie, jako pastor brałem udział w wielu pogrzebach. I chowaliśmy już różnych ludzi w różnych miejscach Polski i nie tylko. I czasem ludzie tracą maleńkie dziecko. Dwutygodniowe dziecko tracą. I próbujcie wtedy wyjaśnić zapłakanej matce, że wiecie, nawet możecie mieć rację w tym, co będziecie wyjaśniać, ale próbujcie jej wyjaśniać, że teraz dziecko jest w lepszym świecie. Próbujcie jej wyjaśniać, że jej świat teraz będzie lepszy, dlatego że dziecko jej umarło. Próbujcie jej dać jakieś wyjaśnienia.
Jako pastor, czy nawet jako zwykły brat, siostra, nie musisz być pastorem do tego. Byliście w szpitalu. Idź na onkologię. Do umierającego człowieka na raka. I wyjaśnij mu, że dlatego umiera, bo pewne cząsteczki jego ciała są zaatakowane i ciało ulega takiemu czy innemu rozkładowi. I daj mu cały wykres tego, co mu się dzieje. I oczekuj od niego radości. On nie potrzebuje wiedzieć dlaczego. Dla niego pytanie dlaczego nie jest tym, co on sobie zadaje. Jest jedno pytanie, ukryte w zwycięskim krzyżu Golgoty. Nie pytanie dlaczego, ale Boże, potrzebuję Twojego zwycięstwa nad tym, co niszczy moje życie. Ja potrzebuję Twojego zwycięstwa. Mnie nie obchodzi dlaczego. Ja chcę to pokonać. Nie o to tu chodzi, kochani. Ludzie nie szukają szczegółowych wyjaśnień dotyczących ich komplikacji. Nie potrzebują wiedzieć dlaczego, ale chcą zwyciężyć to. Chcą zwycięstwa. Moc, która uwolni ich od tragedii w ich życiu, jest tym, czego szukają. To jest to, czego my szukamy. Amen? Amen. To jest to, co my potrzebujemy. Nie modlę się po to do Boga, żeby wiedzieć dlaczego. Jeszcze mój przyjaciel jeden. Kochany człowiek, z którym się przyjaźnię naprawdę. Poszedł aż do lekarza, bo strasznie go serce bolało. Aż któryś dzień jego choroba do tego stopnia doszła, że już nawet samochodem kierować nie mógł. Tak go bolało, ciemno mu się w oczach robiło, zaczął mdleć. Pojechał do lekarza. Lekarz go osłuchał, spojrzał na niego i mówi, panie, pan już nie żyje. Pana serce prawie, że już nie działa. On mówi, jak to? On mówi, panie, pan się ratuj. I skierowali go momentalnie, RK na odpowiedni oddział w szpitalu. Tam go na stół szybko podłączyli pod aparaturę, zrobili mu EKG. Lekarz mówi, panie, jeszcze takiej pustyni nie widziałem. To, co pan ma, pan nie żyjesz prawie. O, załamał się. Cały dzień robili mu badania. Wieczorem wyszedł z kliniki i stanął na schodach z takim plikiem recept. W ręku nie mógł trzymać. A Bóg go powołał do Zairu na misję. I on mówi, panie, przecież do Zairu mnie powołałeś. Ja nawet do domu dojść nie mogę. Kierowcę potrzebuję. Co ja mam robić? Wiecie, wtedy on nie pytał dlaczego. Ja, usłuchajcie mnie teraz uważnie, ja nie podaję wam jakiejś doktryny. To, co teraz mówię, to nie jest doktryna. To nie jest coś, co wam podaję. Słuchajcie świadectwa o mocy Bożej. Wziął ten plik recept, przelarł na pół i rzucił do kosza. I powiedział, panie, skoro mam umierać, to i tak mi wszystko jedno. Oni mi pomóc już nie mogą. I już mnie nic nie obchodzi. Mam oszczędności. Wziął swoją kartę z oszczędnościami, poszedł do hotelu, wynajął pokój i mówi, tylko rano mi wodę przynoście. I niech mi nikt nie przeszkadza. Tu jest moja karta kredytowa, potrącajcie sobie za hotel, a nic mnie więcej nie obchodzi. I siedział w tym hotelu i usiadł, mówi, panie, mnie nie obchodzi dlaczego. Ja teraz potrzebuję z tobą się spotkać. Potrzebuję zwycięstwa w tej sprawie. Chcesz, to mnie zabierz i wejdę do twojej chwały i to będzie dla mnie dobre. Chcesz, to przyjdź. Nic mnie nie obchodzi, ale potrzebuję, panie, wiedzieć teraz. Potrzebuję wiedzieć, że jesteś blisko mnie. Wiecie, i modlił się. I mówi mi, wiesz, zacząłem czytać Biblię. Od początku do końca, od początku do końca był zmęczony, spał. Kiedy się budził, dalej zaczął tam czytać. Minął 9 dzień. Tylko o wodzie. 9 dnia po południu był w połowie księgi Ezechiela. Bóg przemówił przez swoje słowo. Do tego pokoju, wiecie, takie napełnienie duchem przyszło na niego. W tak potężny sposób Bóg go dotknął, że on mówi, poczułem, jakby mi ktoś miecz, jakby mnie ogień przeniknął, jakby coś się stało, moje serce ruszyło, jak gdyby ktoś je nagle napędził, jak gdyby ktoś dziwną siłą mnie dotknął. Sam Bóg powiedział, uzdrowił mnie, moje serce ruszyło i po 9 dniach niemocy wyskoczył na łóżko tak mocno, że się złamało w pół. Łoże zaczął krzyczeć i cieszyć się. Ochrona hotelu, wiecie, przyleciała. Wyprowadzili go. On mówi, sam Bóg był u mnie. Uzdrowił mnie. Oni mówili, dobrze, proszę pana, ale za łóżko pan musi zapłacić. A on mówi, o, mówi, jestem gotowy płacić za wszystko. Bóg go posłał do Zairu i w potężny sposób używał. Czy dla niego nie było ważne dlaczego. On potrzebował zwycięstwa. Zwycięstwa.
Modlimy się, wiecie, szukając, nam jest potrzebna osoba, nie ideologia, nie poglądy, ale osoba. Nam jest potrzebne zwycięstwo. To, co mamy wokół siebie, to nie jest Bóg. Mamy wokół siebie kazalnice, instrumenty, mikrofony, ludzi, ławki, budynek, kolumny, wszystko. To jest fajne, super, że to mamy, ale to nie jest Bóg. Nam jest potrzebna osoba. Często wszystko, co mają chrześcijanie, to chrześcijańska subkultura. Taki rodzaj języka, muzyki i ubioru. Nam jest potrzebna osoba. Potrzebujemy Jego osobiście. Żyjesz strasznym życiem. Jeżeli wszystko, co masz, to są wiadomości z drugiej ręki o Panu Bogu. Ja nie chcę wiadomości z drugiej ręki. Nie chcę tego, co ktoś powiedział. Tego, co ktoś o nim myśli. Ja chcę z pierwszej ręki. Jezusa samego chcę. Chcę się Jego dotknąć, bracia i siostry. Jezusa chcę. Nic z drugiej ręki. Wiecie, w Ameryce dzisiaj się zaprasza chrześcijan do telewizji i mówi, urządzajcie debaty z homoseksualistami, z ateistami. Urządzają debaty nad Słowem Bożym. Nam nie są potrzebne argumenty. Ja Jezusa chcę. Żadnych argumentów, ja nie muszę debatować. Do debat zapraszają nas, jak nie Świadkowie Jehowy, to inni. My musimy mieć prawidłową postawę. Koledzy w pracy i w szkole chcą się sprzeczać nad tym, co ja wierzę, że jest Słowem Bożym. Chcą debatować nad tym, co Bóg powiedział. O, ja się nauczyłem już odpowiadać. Nie, nie, kochani, ja nie chcę żadnej debaty. Mnie nie potrzeba debat i wyjaśnień. Jeśli coś potrzebujesz, to nie debaty ze mną. Potrzebujesz uwierzyć i spotkać osobiście Syna Bożego. To jest to, co potrzebujesz. Żadnych innych debat nie ma. Słowo Boże nie jest po to, żeby debatować. Gdy Go znajdziesz, gdy Go dotkniesz, nie będziesz miał już nic z drugiej ręki, ale będziesz miał zwycięstwo i osobiste spoznanie Pana. O, ktoś, kto raz dotknął Boga, już nie musisz nim debatować i tłumaczyć. On już wie. Wiecie, kiedy usługiwałem w Ameryce, jak ja widziałem tę ich chrześcijańską telewizję, to jest tragedia. To jest tragedia. Tam już się teraz głosi, że Copeland mówi, że Jezus nigdy przecież nie mówił, że jest Bogiem w sumie. A ci prowadzący TBN teraz mówią, że Matka Ziemia przygotowana jest na nową moc. Czy oni kiedyś do mnie zadzwonili? Tacy Amerykanie, nie ci z tej telewizji, inni zadzwonili do mnie i mówią, co ty, bracie, myślisz o naszej telewizji? Podoba ci się nasza telewizja? Ja mówię, wiecie co, chłopy, my mamy pornografię lepszą w Europie niż my to. To jest hańba. To jest hańba, co wy macie. Oni odłożyli słuchawkę. Nie chciał ze mną rozmawiać. Wiecie, kiedy czytam mój Nowy Testament, kiedy patrzę na mojego Boga, to kiedy patrzę na to, wiecie, to widzę w Nowym Testamencie ludzi, którzy szukali Boga, którzy wołali do Boga i Bóg przychodził i brał ich w swoje ręce. Którzy wyciągali do Boga ręce, a Bóg przychodził i brał ich życie w swoje ręce. Ja chcę być tym człowiekiem. Ja chcę was dziś zachęcić, chcę wołać, przyjdź do mnie, Panie. Jeśli dotkniesz się Jezusa, kochany przyjacielu, jeśli dotkniesz się Jezusa, jeśli znajdziesz Go w modlitwie, to każda strona Nowego Testamentu będzie ci wybuchać w twarz odpowiedzią na twój stan, na twoje życie, na twoje problemy. On przyjdzie z odpowiedzią we wszystkim do twojego życia. No, kochani, ja nic innego nie chcę znaleźć. Ja nie chcę znaleźć jakiegoś uzdrowienia przez samo wyznawanie. Nie chcę żadnego placebo. Jest jedno uzdrowienie, które chciałbym doświadczyć w moim życiu, jeśli zachoruję. Tylko jedno. Ranami i sińcami mojego Pana chcę być uzdrowiony. I niczym innym. Nic innego nie chcę znać. Nie ma innej mocy i zwycięstwa, które byłoby prawdziwe, jak przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innego uzdrowienia, jak ranami i sińcami. Nie ma innej mocy, gotowej śmierci samej, stanąć na drodze i powiedzieć, nie rusz go. On jest mój. Tylko Jezus może to zrobić. Inaczej śmierć cię zabierze szybciej niż myślisz. O, mogę stać się nowym stworzeniem. Po to był ten krzyż. Krzyż zwycięstwa. Jest jeszcze jedna ważna rzecz,
której nie zobaczymy, jeśli krzyż nie jest dla nas, jeśli krzyż jest dla nas na przykład jedynie historycznym faktem, wtedy jeszcze czegoś nie zobaczysz, coś jeszcze ci ucieknie. Krzyż, słuchajcie uważnie, krzyż jest jeszcze faktem, że nie tylko Jezus zwyciężył śmierć. Kiedy spojrzysz na stary, szorstki, haniebny krzyż, zobaczysz też, że Bóg we wszystkim jest z nami. Alleluja. Bóg jest we wszystkim z nami. Wielu myśli, że Bóg jest obserwatorem. Gdzieś tam w niedostępnych niebiosach. Siedzi sobie na tronie i patrzy, jak się męczysz. To jest najbardziej zgodne z duchem Antychrysta, takie myślenie. To podważa Bożą miłość. Spójrz na krzyż, a zobaczysz, że tak nie jest. Bóg nie jest jedynie obserwatorem tego, co się dzieje w twoim życiu. Nie siedzi na tronie. Ludziom się wydaje, mitologii się naczytali. Zeusa mają zamiast Jezusa. Myślą, że siedzi na tronie i tylko trzyma grzmoty i pioruny i patrzy, komu przylać. Kto nie chodzi tak, jak trzeba. To nie jest Bóg, którego ja wam dzisiaj głoszę. Wiecie, tu widać, jak mitologia zrujnowała życie wielu ludzi. Chcę wam powiedzieć, On nas umiłował pierwszy, zanim my Jego umiłowaliśmy. Zanim powstałeś utkany w głębinach ziemi, On już cię miłował. Rozpięty na drzewie krzyża, już był z tobą w tym wszystkim. On, jeśli ty go ukochasz, on współdziała ze wszystkim dobremu z wszystkimi, którzy jego miłują. Gdy spojrzysz na krzyż, musisz zauważyć fakt, że człowiek przybity do krzyża cierpiał. Musimy zrozumieć, że Chrystus cierpiał na krzyżu. Cierpiał bardziej niż jakikolwiek człowiek w historii. Był bardziej umęczony niż ktokolwiek. Jego wygląd był tak straszny, że trudno go było poznać, do człowieka już niepodobny. Nie pozwólcie się oszukiwać szatanowi, że Bóg tylko siedzi na tronie i patrzy niewzruszenie na twój ból, na twoje życiowe tragedie, na to, że z jaką straszną, straszną ciemność i dolinę idziesz. Bóg nie siedzi niewzruszenie. On na siebie wziął grzechy całego świata. Był barankiem. Był barankiem prowadzonym w ciszym na rzeź. My męczymy się tylko ze swoimi kłopotami czasem. On wziął na siebie problemy całego świata. Bóg uczestniczy z wami w waszym życiu, we wszystkim i w tym właśnie jest dla mnie realny. Gdy patrzę na ten krzyż, gdy patrzę na Golgotę, jak czytam, wiem, że Jezus nie był obojętny na twoje cierpienie, twoje łzy i twój ból. O, gdy zapytasz wierzącego człowieka, kogoś, kto znalazł tą odpowiedź o wyjaśnienie cierpienia lub jakiejś tragedii, to może nie być odpowiedzi na to dlaczego, ale jest Boże pocieszenie. On jest ze mną we wszystkim i On zwyciężył we wszystkim. Dawid powiedział, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo co? Boś Ty ze mną. To jest Bóg, który tylko patrzy na spektakl tutaj. Ja dziś mówię o krzyżu zwycięstwa. Nie chcę, aby pozostało gdzieś, któryś z bolałym sercu na tym miejscu, że Bóg patrzy i nic nie robi. Nie wierzcie, że On patrzy i nic nie robi. Kiedy Dawid pisał, to dla niego Bóg był w ciemnej dolinie. Dla Daniela on był w tej jamie z lwami. Dla trzech młodzieńców był w ognistym piecu. On nie tylko patrzy, on działa. On jest Bogiem, który jest ze mną. Nic mnie nie wyrwie z jego ręki. Chwała Jezusowi. On mówi, a ja nie zamierzam podważać dziś jego słowa. On mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. On nie jest obserwatorem. Wiecie, mogę sobie wyobrazić. Pamiętacie historię o trzech młodzieńcach, których rzucili do tej jamy ognistej, do tego pieca? Oni ich rzucili do pieca ognistego, rozpalonego. O, mogę sobie wyobrazić tego, co czuł król, kiedy popatrzył w ogień. Rzuciliśmy tam trzech. Skąd tam jest ten czwarty? Jaki jest w tym jego interes, żeby tam być z tymi trzema? O, gdy spojrzę na krzyż Golgoty! Miliony ludzi umierają, ale skąd ten jeden? Jaki jego interes, żeby za mnie na tym krzyżu tkwić? Chwała Jezusowi! Tak Bóg ujął świat, że posłał Syna swego jednorodzonego. Byłem sam w mojej śmierci i Ty byłeś sam. A tu nagle patrzę, Syn Boży, Księga, Słowo Boże mi objawiło. On tam ze mną.
O, ja mogę sobie wyobrazić to, co ten król czuł. Król zawołał. Księga i Biblia króla Jakuba mówi, że zawołał, że widzi tam kogoś podobnego do Syna Bożego. Nasze tłumaczenie mówi do anioła. Jest trochę niedoskonale. Ktoś powie, że Bóg jest daleko. Bóg jest w twoim ogniu. Bóg jest w tym piecu, do którego ciebie rzucili. On jest w twojej dolinie cienia. Gdy wpadnę w ogień, on tam będzie ze mną, żeby mnie spłonął. A gdy wody zaleją, on pójdzie ze mną, żeby mnie utonął. O, gdy krzyż okazał się miejscem dla mnie, bo godny byłem tylko śmierci, taki jest ze mnie grzesznik, to kiedy spojrzysz na krzyż, zobaczysz, że to nie ty tam jesteś. Ale on tam jest. On tam jest, żebyś ty na wieki nie musiał umrzeć. Ktoś musiał pierwszy przejść drogą krzyża, żeby otworzyć drzwi zmartwychwstania. Bo gdy ty pójdziesz przez śmierć, umarłbyś na wieki, gdyby nie te drzwi. Ale są drzwi. Drzwi, które mówią, ja jestem drzwiami. Choćbyś i umarł, żyć będziesz. Wyjdziesz z tego. Gdy śmierć przyjdzie, choćbym i umarł, żyć będę. On wstał z grobu trzeciego dnia. Miał w ręku klucze i zwycięstwo. To jest mój Bóg. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Gdy popatrzysz na krzyż, to co widzisz? Najpierw pokrwawione ciało. Cierniową koronę. Powyrywano aż do krwi brodę. Same rany. Wygląda jak wielka przegrana. Wygląda jak klęska. Ale to nie była przegrana. To nie była klęska. To grzech i śmierć przegrali. Gdy wstał, nie powiedział, że zwyciężyłem nad tym czy tamtym. Zwyciężyłem nad wszystkim oprócz twojej choroby, oprócz paraliżu, oprócz raka, oprócz padaczki, oprócz twojej tragedii. Nie. On wstał i powiedział, ja zwyciężyłem. Zwyciężyłem śmierć. Dane jest mi zwycięstwo we wszystkim. Nie musisz już patrzeć na człowieka, który ma siłę i moc i coś dla ciebie zrobi. Popatrz na Golgotę. Dzisiejsze jakieś śmieszne chrześcijaństwo chce odwrócić twój wzrok od krzyża Golgoty. I przyjeżdża jakiś uzdrowiciel, jeden za drugim z Ameryki. I na nich wskazują, bo na nich patrzcie, on ma moc. Jakaś ważna osobistość kościelna. O, ten to ma moc. Oni nic nie mają. Tam na krzyżu Golgoty jest siła dla twojego zwycięstwa. Tam jest siła dla twojego zwycięstwa. Oni ci nic nie mogą dać. Nie musisz patrzeć na człowieka. Patrz na Golgotę. On nazwał swoich przyjaciół przyjaciółmi. Wiecie, on mi jest bliższym przyjacielem niż brat. Bliższy przyjaciel niż moja żona. Bliższy przyjaciel niż ktokolwiek. Ja mam kochanych przyjaciół wielu. Wielu ludzi, z którymi miłuję się, których odwiedzam. Kocham ich całym moim życiem. Ale nigdy nie będą mi takimi przyjaciółmi jak Jezus. Wiecie dlaczego? Bo On jest innym rodzajem przyjaciela. On nie jest tylko ze mną. On powiedział głębiej. Ja w tobie, a ty we mnie. Halleluja. To jest bliżej niż tylko przyjaciel obok. On zawsze z nami. I to nie obok. On we mnie, a ja w nim. Po środku mojego problemu. Po środku mojego ognia. Gdy przyszedł i zamieszkał we mnie, położyłem na nim moje ciężary. A on niesie je. Ale coś jeszcze się stało. On położył na mnie swój ciężar. Wiecie, jaki to jest ciężar? Idź. I głoś tą Ewangelię aż po krańce ziemi. Idź i głoś to słowo, aby jak najmniej ludzi zginęło. Jeśli Chrystus w tobie nie mieszka, tułasz się po śmiertelnym świecie. Świecie pełnym śmierci. Zobaczcie, jak ten świat żyje, jak ci ludzie żyją. Czym się świat bawi? To, co Bóg nazywa śmiercią, oni zabawą nazywają. On zaspokoi każdą moją potrzebę. Biblia mówi, zgodnie z bogactwem swojej łaski i miłosierdza. Co za nadzieja. Co za perspektywa. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Wiecie, jeszcze nikt nie widział człowieka, który by się zawiódł na Bogu. Gdy On nigdy cię nie zgubił, gdy cierpisz, pamiętaj. Kiedy tragedia przychodzi w twoje życie, gdy twoje kości są połamane, gdy ci się cukier podniósł, gdy płaczesz, gdy masz raka, wiedz, On zawsze z tobą. On zwyciężył na krzyżu Golgoty. Amen. I nie tylko. Nie ma dla mnie innego przesłania. Jak to ważne o zwycięskim krzyżu.
który rozprawia się z moim egoizmem, który on zwyciężył wszystko, jego sińcami, jego ranami, wszystko pokonane. O, kochani, pozwólcie teraz na małą przerwę z reklamami. Parę reklam jeszcze będę miał. Wiecie, Paweł przeszedł przez trudne życie. Jego świadectwo większość dzisiejszych kościołów nie powiesiłaby na ścianie. Nie byłoby zbyt wielką reklamą, ale Chrystus w jego życiu był to, co widać. Tak żył. Wiecie, tak jak żył Paweł, mija się z dzisiejszą prosperity, z dzisiejszą modą na sukcesy, modą na wygodnictwo. Pozwólcie, że zrobię wam przerwę na reklamy teraz. Przyzwyczailiśmy się wszędzie reklamy, to zróbmy tu. Reklamę chrześcijaństwa wam przeczytam. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie potknę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. To brzmi jak dzisiejsza Ewangelia? Czy chcecie nosić to imię, które Paweł nosił? Czy chcecie tego Pana nosić, którego on nosił? Amen. Czy chcecie tą Ewangelię głosić, którą on głosił? Amen. To było miejsce 2 Koryntian 24, 31, wersety od 24 do 31. 11 rozdział, przepraszam, 2 Koryntian, 11 rozdział, 24 do 31 wersetu. Wam przeczytałem. Czy chcecie nosić to imię? To nie tylko uzdrowienia i chodzenia po wody. Po wodzie, zobaczcie. I to wszystko wam przeczytałem. A to ten sam człowiek zachęca swoimi listami, byście za takim Panem szli. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zbawienia. Co to za Ewangelia? On mówi o uczestnictwie w cierpieniach, podobieństwie w śmierci. Daleko posuwał się swojej bliskości z Panem. Paweł, wejdźmy w to głębiej. Jezus mówi, że nie jest sługa wyżej od swojego Pana. Amen? Tak mówi Jezus. Jego prześladowali i nas będą. Zbawieni jesteśmy przez Jego zwycięstwo na krzyżu. Tak jest. Amen. Wiecie, ciągle, słuchajcie, największym świadectwem. Co mam powiedzieć? Największe świadectwo. Ciągle największym świadectwem będzie, gdy w najstraszniejszej dolinie cienia mogę powiedzieć, że On idzie ze mną, że poznaję Go, dostaję mocy zmartwychwstania i uczestniczę w Jego cierpieniach i dostępuję zbawienia, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Oto Ewangelia. Mówimy o czuwaniu, żeby nas kto nie zwiódł. Największym zwiedzeniem jest wypuścić Jego dłoń ze swojej dłoni i pójść dalej samemu jakąś inną drogą. On jeszcze woła. Duch Święty wzywa z powrotem. Ale chcesz, to słuchaj. Nie chcesz, to nie słuchaj. Wiedz, że pewnego dnia ten głos też zamilknie. Jeśli stracimy chodzenie z Jezusem, inaczej według Jego słów, tak jak On chce, to znaczy chodzić z Jezusem, nie pomoże nam już ani najgłębsza teologia, nic nam już nie pomoże. Kochani, już kończąc,
Zamykają dzisiejszy wykład. Przesłaniem krzyża jest zwycięstwo. Na początku wyglądało to tak, jakby cała nadzieja świata upadła. Świat myśli, że krzyż to jest przegrana. Ale tak nie jest. Nie, nie, nie. Na krzyżu Jezus nie przegrał. Wiecie, co on powiedział? Byłem do ojca mego. Czy to wygląda jak klęska? Czy to wygląda jak klęska? Legiony Rzymu. Politycy. Faryzeusze. Żadna siła na niebie i ziemi nie mogła mu zabrać tego życia. To my go przybiliśmy do krzyża, ale życie on sam dał i miał moc je wziąć. Oni mówili, żeby tylko to się święto nie stało. A on powiedział: na trzeci dzień zmartwychwstanę. Oni pilnowali grobu, ale dokładnie trzeciego dnia. Dokładnie trzeciego dnia coś się stało. Halleluja. Chwała Bogu. Chcę, abyście wiedzieli. Jest zwycięstwo w krzyżu. Jest zwycięstwo w krzyżu Jezusa. To jest dla was zwycięstwo. To, czego my szukamy. My nie potrzebujemy wiedzieć dlaczego. My potrzebujemy zwyciężyć. Potrzebujemy pokonać to, co niszczy nasze życie. O stare, dobre przesłanie o krzyżu Jezusa. Zapomniano dziś o nim. Dzisiejsze pieśni mówią tylko o radości. W dzisiejszych pieśniach tylko maszeruje armia Pana. W dzisiejszych pieśniach zapomniano o hańbie baranka, który przyszedł z nieba. O krwi Jezusa, która oczyszcza. Chcę wam powiedzieć, że w Ameryce jedna z denominacji metodystycznego kościoła całkowicie zakazała śpiewania o krwi Jezusa i usunięto te pieśni. Krzyż stał się lekki. Już nie jest hańbą, teraz jest tylko symbolem. Wcześniej krzyż miał się rozprawić z naszym ego, z moim ja. A dzisiaj im większy ma ktoś na piersi powieszony, tym bardziej ma zwracać uwagę na to, jaki jest ważny. A wcześniej miał się rozprawić z hańbą. Z pychą naszą miał być nam hańbą. Czy chcecie iść za takim Panem, za jakim Paweł chodził? Amen. Wiecie, niech to nie będzie konferencja. Przyjechał sobie kaznodzieja, jakiś pastorek. I ludzie się zebrali. I tak pomiędzy obiadami jest parę wykładów. Pomiędzy rozmowami w namiocie i pomiędzy oglądaniem widoków przyszli jakoś się biedaki przemęczyć, bo jeszcze wykłady zrobili przy tym. Zamiast czasy. Nie, nie. Nie tak podejdźcie do tego. Kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, skąd przyjechałeś? Nie wracaj do domu. Nie wracaj do domu z niczym. Wróć do domu nie z młodzieżowym chrześcijaństwem. Tata, mama, graliśmy na gitarze, było fajnie. Wróć do domu z mocą o przesłaniu, o haniebnym krzyżu. 2000 lat temu baranek przyszedł z nieba. Wróć do domu z przesłaniem. Nie, mamo, nie, tato, nie, przyjaciele, nie tak dalej. Chcę umierać dla siebie. Już mnie nie zobaczycie obrażonego. Już mnie nie zobaczycie zdenerwowanego. Kładę na Jezusa. Idę umierać. Idę za miasto. Wziąłem krzyż na ramiona i w połowie dnia zamierzam z nim przejść i umrzeć. Niech moja pycha się kończy. Niech się Pan zacznie. Oddajmy Jemu cześć i chwałę. Stańmy i uwielbimy Pana. Halleluja.